Witam w kolejnym odsłonie DCS-a. Dzisiaj misja prosta, krótka, mam nadzieję. Moim zadaniem jest zaatakowanie pozycji wroga, artylerii pozycji wroga, która jest osłoniona przez jednostki przeciwlotnicze. Według zwiadu wiem, że w danym mieście są dwie baterie przeciw dla artyleryjskie goździków po północnej i południowej stronie miasta i w okolicy, głównie okolicznych miastach, najprawdopodobniej znajdują się jednostki przeciwlotnicze, takie jak strzała i stanowiska AAA karabinowe, najprawdopodobniej szyłki, może coś na ZU. Generalnie moim zadaniem jest zniszczenie artylerii, ale wiadomo, że najprościej będzie, jeżeli zlikwiduję wcześniej, znajdę i zlikwiduję wcześniej jednostki przeciwlotnicze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej OBS tym razem coś nagra. Poprzestawiam trochę ustawień DCS-a. W OBS-ie samym przestawiłem, no tam, przypisanie do procesorów różnych, żeby na innych ilościach procesorach pracowała OBS, na innych DCS. Może coś z tego wyjdzie. Mam też problemy z orczykiem w joysticku. Mam nadzieję, że udało mi się to naprawić, ponieważ strasznie mi latają lotki pionowe, co powoduje, że ciężko mi jest latać równo, ponieważ cały czas samolotem mi rzuca. No, ale zmieniłem dead zone'y i tak dalej. Powinno działać. Będę musiał na dniach rozebrać orczyk i zobaczyć, czy z pozycjometrem da się coś zrobić. Czy da się go w jakiś sposób zregenerować. No to co, zabieramy się za misję. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że mnie nie zestrzelą od razu. To lecimy. Wyłączę tylko labelsy. Mam nadzieję, że wyłączyłem. Jeszcze, że którą zrobię, to przestawię sobie program Countermeasures na program B oraz tryb manualny. O! Zmieniłem ustawienia force feedbacka, czuć to od razu. Dzięki temu też będzie się lepiej latać. Stabilnie na pewno. Dobra, na padzie. Na kogoś to przełącza. Widzimy mój cel oddzielony o jakieś 25 mil przynajmniej w tej wiosce, w mieście. Znajdują się baterie. Zobaczymy mapę. Mapa działa dobrze. W okolicznych tutaj w miastach, wioskach znajdują się jednostki przeciwlotnicze i gdzieś też w okolicach są patrole BRDM-ów, które jak mi się uda też mogę zniszczyć. Najprościej byłoby się wznieść najpierw troszeczkę i poszukać tych jednostek przeciwlotniczych. Mam nadzieję, że się uda je zauważyć, bo nie takie proste. A, są to strzały, więc nie będę miał żadnego ostrzeżenia na radarze o pozycji tych rakiet, tylko w momencie wystrzału, gdzie już generalnie czasami już może być za późno, więc trzeba będzie cały czas się rozglądać. Będzie dopiero, kiedy rakieta opuści baterię i już się wzniesie w powietrze i zaczniemy namierzać, dopiero wtedy mam informację o tym. Co przy niskich wysokościach po prostu już jest za późno. Więc cały czas trzeba się rozglądać. A, widzimy granicę północno-południową między Georgią i Rosją. Po wykonaniu misji, jak widzicie na padzie, będę musiał odbić na południe i wrócić do bazy. No dobra, przystawmy już się na Mavericki. Włączmy sobie TGP. Ciach, ciach, ciach. I teraz tak.
tutaj w tym mieście, jak widzicie, na tym tak zwanym wedding cake'u, który jest w momencie, to jest miejsce, w którym mam oznaczone jako punkt, który mnie interesuje dla systemu, w tym mieście powinny znajdować się jednostki przeciwlotnicze. Tutaj dokładnie. Mogą się znajdować. Nie jest to powiedziane. Ponieważ są one cały czas przestawiane i nie wiem w tym momencie, w jakich pozycjach one są. Spróbujemy sobie tutaj zajrzeć. Coś tutaj podejrzeć. Ale w tym momencie jesteśmy tak nisko, że nic nie widzimy. A, tak z ciekawości spróbujmy sobie przestawić. W komputerze tryb display mode. Przestawmy sobie na tryb metryczny. I na tryb wyświetlania na paski, a nie na liczby. Wróćmy z powrotem. O! Teraz mamy 850 metrów i 180 km na godzinę? Mało. Dobra. Kontynuujemy nasze oglądanie miasta. Według mojej mapy tutaj poglądowej to artyleria może się znajdować. Odwróćmy się troszeczkę. Artyleria może się znajdować właśnie gdzieś tutaj mniej więcej w tym punkcie. Według zwiadu tam była jedna pozycja, ale też widziano drugą pozycję w zachodniej części miasta. O, coś mnie nadal orczyk. Tak, widzę, że nie udało mi się zrozumieć. Po prostu orczyka nie będę ruszał w tym momencie. Zdejmę nogi z niego. Trochę zwolnimy. Czyli gdzieś w tej części miasta. Tak. Za tą drogą. Wow, co to było? O nie. To chyba oznacza, że będę musiał bardzo mocno popracować nad tym joystickiem, niestety. No nic. Jedną rzecz, którą mogę teraz spróbować zrobić, to jest wejść do opcji. Niestety tak to zrobimy. Postawić się na osie pitch. I zmniejszyć sobie tutaj z szejka z powrotem na 50. Zobaczymy, jak się to zbliża. No, jest trochę troszkę mniejszy ten speedek. Chociaż... był szejk w sumie, a nie force feedback. Zmniejszmy tutaj gadżecie o połowę. I jeszcze radar. O. Widzicie, jak on szaleje. Kurde, no niestety. A, dobra, 3 teraz ten motyw. No niestety. Czyli musiałbym te zone jeszcze zwiększyć.
No dobra. Jak już jesteśmy tam blisko, to sobie spójrzmy, czy nie widzimy gdzieś tutaj rozstawionej palotki, która to jest problem, jest łatwo do zauważenia, bo jest jedynym odróżniającym się po prostu punktem oliwkowym, tam zieloną oliwkowym. Nie widzę generalnie takiego punktu. A na południowej drodze? Też nie widzę. Nie, wydaje się być pusto. No bo to nasze cele powinny już być aż odruchowo nogi na orczy schodzą i zaczynają pracować. Nasze cele powinny się znajdować mniej więcej w tym miejscu i widzimy czarne punkty. Ryzykować zejście czy nie? O, to jest pytanie. Możemy zaryzykować, jeden przelot zrobić. Gdzie ja was zauważyłem? Chwila nieuwagi i człowiek traci. A, są, dobra. Shit. Już nas atakują. Chowamy. No co jest? Gdzie są nasze countermeasures? No co jest? Chodzi czy nie chodzi program? Dobra. Pytanie, czy coś trafiłem? Nie spojrzałem, czy trafiłem w ogóle. No dobra. Wydaje mi się, że to tylko było AAA, czyli karabiny. Według zwiadu gdzieś tutaj też mogłaby się znajdować wyrzutnia rakietowa, więc ją ominiemy sobie. Ale mi feedback szaleje. Co mocny jest. I no spokojnie, wracamy sobie. Na cel. Skąd te baterie mogłabym nas walić? O, to jest pytanie. Teoretycznie mogły być przy tych goździkach. Albo gdzieś tu po tej stronie miasta, albo przy goździkach, które spieprzają teraz. Co, zniknęły? Dobra, przede mną. Pilotka. Prosto przede mną była, okej. Okay. Odbyćmy się, żeby zobaczyć. Okej, widać ją. Dobra. Jest w drugą stronę.
i spadamy. To pamiętasz? Pozycja dobra. Tamte domki. Zapamiętamy. Gdzieś tu. No, podleśmy sobie stronę gór. Znajdźmy ją na spokojnie, zneutralizujmy i zabierzemy się za artylerię. Mavericki uzbrojone, dobra. Może mi się uda. Spojrzeć, to chyba jest gdzieś tu. A, dobra, już sobie zasłaniam. Dobra, zostawmy go w tym miejscu. A sobie na spokojnie zawrócimy i wykonamy nam kolejny atak. Łyczek. Cyby nie zaschło gardle. Obrócę się w drugą stronę. Zaatakuję od tamtej. Od wschodniej strony, południowo-wschodniej. Możemy trochę zwolnić. Jak widać, na moje szczęście, strzału nie ma, przynajmniej jeszcze się nie ujawniły. Teoretycznie tu może być jedna strzała. Fast. Kurde, jaka tak. Jeszcze raz, tam. Dobra, wracamy na południe. Nogi Zorczyka. Dobra. Do góry. Coś gdzieś się zakręciłem, źle obsłużyłem systemy, co spowodowało, że nie wiem czemu punkt soi mi się z Mavericka brał, a nie z TGP. Wszystko się popiczkało. Dobra, trochę wejdziemy do góry. Nie możemy się obracać.
jest tam. I jestem niemalże pewien, że to było gdzieś w tym miejscu. Oznaczmy ten punkt. Przestawiamy się na taga. Patrzymy na tagu. Nie widać jej, cholera. No, pokaż się. Cholera, pokaż się. Jestem niemalże 100% tak pewien, że to było tu. Dobra, duże ryzyko. Jesteś. Okej. Trochę zabawa w kotka i myszkę. Mam cię. No to przy kolejnym przelocie będzie boom. Ubijmy sobie. Bo nie. Ubijmy tak. Ciebie przestawimy na TGP. Ciebie przestawimy na Mavericka. I wracamy. To przyciągnięcie. Maverick coś znalazł. I lecimy. No i powinno być ładne, boom. Będzie boom. Szybko boom. Szybko boom, Maverick. Bach. Pięknie. Dobra. Lansy na wypadek, gdybyśmy znaleźli. Są guziki, ale. Dobra, jeden wystrzał. Jeden konkretny wystrzał. Pull up. W sumie to w tym momencie nie masz co już Mavericków marnować na to.
Więc robimy po prostu jeszcze jeden przelot. Dobijemy resztę. Coś czuję, że mi się poszczęściło. I wycofali po prostu te lotki. Zanim zdążyłem tutaj przylecieć. Zabiją mnie te odruchy kiedyś moje. Automatycznie po prostu stopy na orczyku chodzą. Przez co, no właśnie. Ale przynajmniej zobaczymy, gdzie uciekły goździki, albo nie zobaczymy. Dobra, tu ich nie było. A nie, stały na bok, dobra. No, ale do tego miasta nie chcę się zbliżyć, bo tam ta strzała może jakoś być jednak. Podejście. Trochę. O, tam coś jedzie. Chyba te baterie wracają z patrolu. Dobra. Jedna dostała. A my sobie podejrzyjmy. Co to jest? A to nie jest mądre, skoro to mogą być BTR-y. Tak. No właśnie. No i tak to się kończy. No nic. Straciliśmy moc w jednym z silników, więc wracamy do domu. Część zadania wykonana. Nie mam zamiaru bardziej ryzykować teraz. Chociaż z drugiej strony, tak, spadła mi moc lewego silnika. Jesteśmy w stanie dalej lecieć. Master Caution jeszcze nie wyskoczył. Wpakujesz mi ten punkt? Czy nie? Kiepsko, dobra. Dobra. Wróćmy do tego goździka i spadajmy stąd. Ok.
Dzięki jeszcze możemy. Przesunął się. Jest chyba za tutaj. Pull up. Dobra. Altitude. Więc znosimy się na tyle, na ile się uda. I potem będziemy się zastanawiać. Tak to jest, jak człowiek sobie dwie sroki z rogą złapać, nie? A, był schowany, ale za tym drugim dymem. O, będziemy mieli problem z większym rozpędzeniem się. Kamera na tym, że jak te baterie tam się kręcą, to ja nie za bardzo będę miał możliwość, żeby sobie na spokojnie robić te ataki. Pomiędzy dymami. Jest start. Dwa nawet. Może się uda je ściągnąć za jednym razem. Pull up. Altitude. Dobra. Jedna bateria zniszczona. Jestem ciekaw, czy ja na półtorej silnika, że tak powiem, będę w stanie przelecieć przez góry. Kurde, BTR mogą zrobić niezłe kuku. Głupek, bo ja gdzieś tam z tyłu głowy miałem myśli, że uda mi się zalokować je i przepuścić atak, nie? Jakaś taka kompletnie bezsensowna myśl mi wpadła do głowy po prostu. Oczywiście kompletnie błędna. One już się schowały w mieście. Wjeżdżają do miasta. Spróbujemy je dziabnąć z daleka. Altitude. Pull up. No, teraz to się na pewno źle skończy. No i wyklekałem. Straciłem całkowicie ten lewy silnik. Prawy ciągnie. Nie wiem, czy na jednym silniku wrócę gdziekolwiek. Mam nadzieję, że teraz nie wlecę prosto pod pelotkę, która jest tutaj gdzieś ukryta. Cały czas starałem się unikać tego miejsca. Dobra. Zrzucamy wszystko, żeby się odchudzić. I próbujemy wrócić.
Nie ma opcji, żeby mi się udało wrócić. Po prostu w to nie wierzę. Altitude, altitude. Najgorsze jest to, że nie przewidziałem takiej sytuacji. Nie sprawdziłem drogi powrotnej przez górę. Nie mam zielonego pojęcia, czy w ogóle uda mi się w jakikolwiek sposób wrócić. Może tą doliną tutaj tędy. Czyli jeszcze na prawo. Teraz jesteśmy tu, to kolejna dolina będzie. Teraz się kierujemy na tą dolinę, a my chcemy... Chociaż nie, jest to możliwe, tylko nie wiem co, jak to dalej wygląda. Wolałbym chyba tą prawą przelecieć. Ta jest bardziej po prostej. Ta jest tu bardziej po prostej. Ta będzie wymagać... Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy prosto. Trochę napoju odświeżającego. Marki jabłuszko i ciśniemy na jednym silniku. No dobra. Droga jest, nie, rzeka. Altitude, altitude. Duże ryzyko. No, doświadczenie uczy tylko rzecz. BTR-y bardzo niebezpieczne. W ogóle z tego co zauważyłem, to BTR-y są o wiele groźniejsze na przykład od czołgów. Czołgi z tymi małokalibrowymi karabinami za bardzo nie są w stanie nic zrobić, a jednak wozy piechoty mają o wiele dokładniejszy ostrzał. Nie wiem, czy by nie wyłączyć tym silnika, skoro on i tak nie chodzi. Mogę mu odciąć po prostu paliwo, ale nie wiem, czy z drugiej strony chcę takie rzeczy robić. O, właśnie nie ma lewą przepustnicę. Strony i się trochę zachowuje, jakby chciał się odpalić dalej. No dobra, uda się czy się nie uda? Wszystko zależy od tego. Według mapy to ta rzeka sobie zaraz skręci. I według mapy to my dopiero jesteśmy na początku góry.
No ma, tego pana musimy wyłączyć w sumie. Musimy się wznieść trochę wyżej. Czternaście kilometrów do kolejnego punktu. A, to jest ten punkt tam po prawej. Ten, 14 kilometrów. Dobra, i teraz widzę, co zrobiłem źle. Ta dolina tutaj zakręca. Nie wiem, co jest przy granicy. O, za wolno. Czyli tu. I co ja tutaj dalej zrobię? Można by wziąć okrężną drogę i pójść tędy. Można byłoby spróbować przejść tu i zobaczyć, czy tędy nie da się. Ponieważ lotnisko jest nic w tym miejscu. Spójrzmy na mapę. Mapa nam za dużo nie pokazuje. No, mapa to mi duże góry pokazuje przed sobą. Kościołek mają? Mamy jeszcze sporo. No i się zaczynają schody. Szybka decyzja, lewo czy prawo? Lewo, bo prawo nie ma tam. Tutaj nie wiadomo, co się stanie. Tu widzę, że jest rzeka aż do zatoki. Więc tu się będę musiał jakoś przebić. Spróbujmy spojrzeć. Że tak powiem, cholerę widzę. No nie ma opcji, żebym przeskoczył na taką górę. Będziemy już troszeczkę podskoczyć, żeby się przygotować do tego. No właśnie. No właśnie, ucieczka w lewo. Za późno. W prawo, z górą rzeką, w prawo. Tak. Nie, lewo. Chociaż nie, nie, w prawo, w prawo. W prawo, w prawo. O, kurwa. O kurde, tu nic nie ma. Będzie gleba. Altitude, altitude. Pull up, pull up. I koniec. No to zostałem grzanką w górach.
Do następnego razu.